No dzień dobry, wieczór, w piątek, piąteczek, piątunio, to ja, Michał Michalski, a dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o ZK Synku, bo ostatnio dość często mnie pytacie, co z tym ZK Synkiem, kiedy będzie ten airdrop, czy to jeszcze się opłaca robić, co tutaj można zrobić, czy załapiemy się na ten airdrop, czy się nie załapiemy, które aplikacje jeszcze są gotowe do tego, żeby je przetestować, które już się nie opłaca testować i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że wy jesteście jak ten Andrew Duda i I need guarantees, ale tu nie będzie żadnych gwarancji, bo my jesteśmy tutaj, we are here for technologies, więc dzisiaj wam pokażę, co mniej więcej można tutaj zrobić, co należałoby zrobić i gdzie warto być. A więc zapraszam na intro! Nie ten kanał, ten kanał. Tutaj wbijacie najlepiej, jeśli poszukujecie, to szukacie tego gościa, wbijacie na playlisty i oczywiście odeślemy was tutaj na tą playlistę, tylko że tutaj też nie ma wszystkiego. Tutaj jest w sumie więcej niż wszystko, ale to co będziemy dzisiaj robić, co wam pokażę, nie ma tego tutaj na tej liście. Tutaj mamy jedno wideo, które będzie wam dzisiaj potrzebne, czyli testnet na ZK Sync NFT Storage, wymintuj sobie swojego NFT-ka. Tutaj będziecie mieć pełną instrukcję, jak to należy wykonać. Na co? No pierwsze co, to dobrze by było sobie przebrydżować jakieś środki. Na początek możecie użyć tego testnetu, zobaczyć jak to działa, z czym to się je i tak dalej. Tutaj wiecie, macie kraniki i wszystko. Nie patrzcie na te sumy, które ja tutaj mam, bo po prostu no, możemy uznać, że ten materiał jest sponsorowany i tutaj wszystko, co się znajduje po tym przecinku, to jest po prostu za promocję ZK Synka. Tutaj brydżujemy z Gorli, więc potrzebujecie jakieś Ethereum właśnie na Gorli. Gdzie znajdziecie takie Ethereum, to mam nadzieję, że nie muszę już wam mówić. I tutaj możecie sobie przebrydżować to, żeby później można się było pobawić na różnych testowych aplikacjach, ale dobrze by było mieć też konto na mainnecie. I teraz właśnie jak wrócicie z powrotem tutaj do tego gościa, to tutaj jest kolejna playlista, która nazywa się Layer 2. Proszę bardzo, tutaj. I tutaj są w sumie takie materiały pomocnicze, nie tylko jeśli chodzi o ZK Synka, ale również jeśli chodzi o Starknet, Optimism, Arbitrum i generalnie wszystkie Layer 2, którymi mieliśmy do tej pory do czynienia. Także tutaj możecie obczaić sobie różne materiały pomocnicze, jeśli będziecie mieć z czymś problem. A my przejdźmy teraz do konkretów, czyli wbijamy właśnie tutaj na ten mainnet. No i niestety, ale tutaj wymaga to jakiegoś nakładu finansowego. Generalnie ja to robiłem dość dawno, więc wtedy ceny gazu były dużo wyższe niż teraz. I wtedy za aktywację w ogóle tego konta na ZK Sync, bo tutaj cały czas jesteśmy połączeni Ethereum mainnetem. To jest tak jakby takie zewnętrzne konto, które jest podłączone tylko pod naszego MetaMaska, pod nasze konto na Ethereum. Ale nie ma tutaj żadnego RPC, którym moglibyście się podłączyć. Moje RPC w tym momencie to jest, zaraz wam powiem, ZK Sync Alpha Testnet. Jeśli chodzi o doładowanie tutaj sobie tego konta, to możecie tak, albo skorzystać tak zwanych aplikacji OnRamp, czyli możecie zapłacić kartą na to, żeby właśnie wysłać te środki na ZK Synka. I tutaj mamy Rampa, mamy Banksa, mamy MoonPay, mamy ten UTorga mamy również. Jeśli chodzi o giełdy, które obsługują ZK Sync, to jest jedynie Bybit. Jeśli nie masz jeszcze konta na Bybicie, to zapraszam sprawdzić linki w opisie. Lekko nagonimy tutaj. A tak poza tym, no to oczywiście polecam wszystkie zdecentralizowane brydże, które mamy tutaj wymienione. Na pewno będzie warto skorzystać z tego ZK Synka Bridge'u. Jeśli tutaj się właśnie pojawimy, to możemy sobie przebrydżować jakieś środki z głównego Ethereum właśnie na sieć ZK Synka, tylko później trzeba go jeszcze dodatkowo aktywować, co wtedy w momencie kręcenia tego wideo, gdzie to aktywowałem, kosztowało jakieś $50, więc dość sporo. Dobra, wróćmy sobie tutaj i co mamy dalej? Orbiter.
Orbiter mamy tutaj, chyba każdy wie, jak orbiter działa. Można tutaj sobie swapować przeróżne tokeny, głównie z L1 na L2. Mamy poligona, więc L1 mamy Ethereum, mamy Arbitrum, L2 mamy Arbitrum Nova, L2 mamy Loopringa, no głównie L2 i tutaj jedna jeszcze L1. Więc najkorzystniej dla Was będzie po prostu wysłać sobie Ethereum, bo nawet jeśli wyślecie jakieś USDC z Ethereum na ZK-Synka, to i tak nie będziecie mieć tego Ethereum, żeby pokryć opłatę transakcyjną, czyli gaz. Więc na początek dobrze jest korzystać z tego mostu właśnie wysyłając same Ethereum, albo po prostu skorzystać z Bybita i wysłać tam środki, tylko wiecie, no wtedy nie skorzystacie tutaj z tego bridge'a, co wydaje mi się, że będzie bardzo ważne, jeśli chodzi o jakąkolwiek możliwą kalkulację airdropa w niedalekiej lub bardziej dalekiej przyszłości. Jeśli chodzi o te on-rampy, to też na przykład korzystałem z rampa, korzystałem z MoonPay'a, korzystałem z Banksy też, to akurat było przy Arbitrum. No i co tutaj mamy dalej? Mamy ZigZaga. ZigZag to jest w ogóle pierwszy DEX właśnie na ZK-Synku. Tak wygląda ten DEX, proszę bardzo. Mają oni tutaj wbudowany również bridge, ale można sobie tradeować, proszę bardzo. Mają bardzo dużo tutaj par. Nie będę Wam generalnie teraz pokazywał tych tradeów, bo na tym adresie testowym zostało mi się trochę mało Ethereum, ale wiadomo, buy, sell, limit, czyli ustalamy po jakiej cenie chcemy kupić albo sprzedać. Później mamy market, czyli kupujemy albo sprzedajemy po cenie rynkowej. No i tutaj ustalamy sobie, jaka jest wielkość naszego orderu. Co on mi tu tego teraz przestało to działać, coś popsułem, nieważne. Dobrze, więc tutaj mamy w sumie wszystko mniej więcej ogarnięte. Teraz możemy wejść na Gitcoina. I tutaj wcześniej chyba przy Starknecie tworzyliśmy sobie paszporty i dawaliśmy granty właśnie na Gitcoinie. Ja, gdy się tu połączę moim MetaMaskiem, to mam tutaj swój paszport. I ten paszport polega na tym, że należy zweryfikować jak najwięcej kont, które tutaj macie podane. Się przełączę teraz na główne Ethereum, bo widzę, że mi tu nie czyta różnych rzeczy. Więc mam zweryfikowanego Twittera. Nie mam tutaj grantów. Chyba się odczepiły te granty, albo mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Dobra, niech to tutaj się weryfikuje, a my lecimy dalej. Mamy Discorda, mamy Google'a, mamy Facebooka, także dużo rzeczy możecie tutaj sobie popodłączać. No i wydaje mi się, że w przyszłości Web3 to właśnie jest jeden z aspektów, który wymaga dopracowania ze względu na to successful. No i elegancko mnie zweryfikowało. To jest jeden z aspektów, który wymaga dopracowania, to znaczy ta nasza prezencja w internecie powinna być jakoś konkretnie zweryfikowana, żeby było wiadomo, że ten adres i te konta to jest właśnie ten człowiek. I wydaje mi się, że w niedługiej przyszłości będzie to bardzo możliwe, że kolejny trend w krypto, który właśnie będzie uwierzytelniał tą naszą internetową prezencję w postaci jakichś NFT, jakichś tokenów lub jakichś takich paszportów. No bo wiecie, jak to jest z tymi multikontami, wiecie, że zwykle tacy ludzie jak ja czy ty muszą cierpieć ze względu właśnie na te multikonta, bo cały czas są nakładane różne metody weryfikacji i ja rozumiem, że każdy chce zachować swoją prywatność, ale to nie chodzi też do końca o to, bo możemy zachować naszą prywatność i jak i również prezencję w świecie internetowym i naprawdę nie potrzebujemy zbyt wielu kont, żeby to jakoś tak trzymać w ryzach. Ja na przykład mam dwa konta twitterowe, ale to chyba znacie powód, po prostu jedno to konto jest takie spamerskie pod różne giveawaye, które czasami zdarza mi się też brać, konkursy, te retweety, nie retweety i tak dalej, a drugie mam konto takie główne i każdy wie, że te dwa konta są moje. Ja nie potrzebuję się nigdzie chować, nie zakładam żadnych masek ani nic z tych rzeczy. Dobrze, więc paszport mamy ogarnięty. Później możemy wskoczyć na różne testnety, które tutaj są. Jednym z takich testnetów, który wydaje mi się warty naszego czasu, to jest MES Protocol. Tutaj się łączymy akurat Alpha Testnet, ZK Sync, tak jest. No i możecie sobie tutaj potestować. Najpierw trzeba zrobić depozyt. W ogóle większość tych aplikacji już mam na wideo. Więc jeśli będziecie mieć z czymś problem lub będziecie się nudzić i szukać czegoś nowego,
nowego, to zapraszam tutaj na tą listę nie tylko Layer 2, ale i również ZK Sync. Później tutaj mamy takiego, to był OneX wcześniej. Oni też mają tutaj beta testy teraz na ZK Syncu i również na Aptosie. Mi tu się nawet Arbitrum połączył. Proszę bardzo, ZK Sync. Chcielibyśmy jakieś swapy sobie porobić. Connect test token. Dobra, wejdźmy tutaj na ten trade i zobaczmy, co możemy tutaj nabroić. Widzę, że jakieś tokeny testowe mi tutaj wysłali, więc może się zabawimy. Wyłączmy tylko tutaj sobie światło. Coś to się ładuje, ale coś za bardzo nie chce się załadować. Dobra, no jednak chyba nic z tego nie będzie, ale jeśli byście potrzebowali jakiejś aplikacji, to odsyłam na tą playlistę. A takie podstawowe rzeczy, które wypadałoby tutaj zrobić, to jest oczywiście test netowy portal tutaj, znaczy bridge. Później ten main netowy portal, to znaczy, żebyście już mieli swoje aktywne konto. Zróbcie sobie tam tego NFT-ka też, ja tutaj mam nawet kilka. I ten paszport, wydaje mi się, że to są trzy najważniejsze rzeczy, które powinniście mieć tutaj odhaczone. No a później test nety to tak jak Andrew, ja wam niestety nie dam tego. Co nie znaczy, że nie zaszkodzi tego wszystkiego przeklikać. Z tym, że część już tam pewnie jest nieaktywna, część już pewnie nie działa. A tak poza tym chciałbym was również zaprosić tutaj na giveawaya. Ten portfel, który wam ostatnio pokazywałem. Dostałem jedną sztukę, więc chciałbym wam jedną sztukę oddać. Co należy zrobić? Należy dać follow u mnie na Coinstone, dać retweeta i napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać ten portfel. A poza tym również zapraszam na mój drugi kanał, Michalski Vlog. Tutaj ostatnio wbijają, dużo shortów wbija, a już niedługo pojawi się nowy vlog. Pierwszy vlog był kilka dni temu, tydzień w sumie, nawet ponad tydzień. Prawie 500 obejrzeń, więc całkiem spoko. Dzięki wielkie za wsparcie. Dobra, i to by było chyba na tyle w tym wideo. Dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Zapraszam na konkurs. Życzę stosunkowo miłego wieczoru i weekendu. Siemanko, pozdrówki, yo!